Pani Paulino, dlaczego wy tu dzisiaj jesteście? Jesteśmy tutaj, ponieważ Marcelinka jest po przeszczepie wątroby. Kiedy ona przeszła ten przeszczep? Marcelinka przeszła przeszczep prawie 6 lat temu, mając 10 miesięcy. Jak się dowiedzieliście o tym, że Marcelinka jest chora? My tak naprawdę byliśmy przekonani, że nasza córka jest zdrowa, więc poszliśmy do lekarza na standardowe szczepienie i okazało się niestety, że Marcelinka ma bardzo żółte oczka i pani doktor skierowała nas na badania dodatkowe do szpitala. I na tych badaniach nasze życie odwróciło się do góry nogami, bo okazało się, że będzie konieczny przeszczep wątroby. Okazało się, że Marcelinka ma atrezję dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych, czyli to jest najgorsza z opcji, jaka mogła nas tak naprawdę spotkać. I co dalej? Dowiedzieliście się od lekarzy, że będzie taki przeszczep potrzebny. Wiedzieliście, co robić dalej? Zostaliście poprowadzeni? Po części zostaliśmy poprowadzeni, ale jako rodzice chorego dziecka nie mieliśmy kompletnie pojęcia, co robić, w jaki sposób się zachowywać. Szukaliśmy pomocy wśród ludzi, którzy to samo przeszli, jak każdy rodzic, który ma chore dziecko. No na całe szczęście dowiedzieliśmy się, że przeszczep wątroby, jest możliwość przeszczepu wątroby jako przeszczep rodzinny, co dało nam bardzo wielką nadzieję na to, że ten przeszczep się odbędzie i że po prostu Marcelinka będzie dalej żyła. A jak teraz ma się Marcelinka? Może zapytam samą Marcelinę, jak ty się dzisiaj czujesz? Dobrze. Dobrze? Bo mam przeszczep wątroby. Ale rozumiem, że generalnie czujesz się już dobrze, tak? Tak. A powiedz, ty chodzisz do szkoły? Tak, chodzę do pierwszej klasy. Powiedz, bo ja się dowiedziałam, że ty obchodzisz urodziny dwa razy w roku. Dlaczego? Bo jestem po przeszczepie wątroby. Czyli pierwszy raz to jest wtedy, kiedy się faktycznie urodziłaś, a drugi raz wtedy, kiedy miałaś przeszczepioną wątrobę. Dzieci i dorośli, którzy mają przeszczepiony jakiś narząd, obchodzą dwa razy do roku urodziny. Pierwsze urodziny są to urodziny jak każdy człowiek, czyli urodziny, kiedy ktoś się urodził. I drugie urodziny to jest dodatkowe świętowanie, czyli drugie narodzenie tak naprawdę. Dzień przeszczepu. U nas to jest 31 października, czyli tak naprawdę Halloween. My to obchodzimy co roku. Nie chodzi tutaj o żadne świętowanie Halloween, tylko po prostu o fakt, że możemy zrobić coś innego podczas tego dnia. Zbieramy cukierki, potem je jemy i dobrze się bawimy. Mamy gości, mamy prezenty, jest tort, jest super. Ja chciałam jeszcze zapytać o ten przeszczep rodzinny, bo pani powiedziała o tym, że wy nie za bardzo wiedzieliście, czy będzie taka możliwość. Nie mieliście wątpliwości, że mąż będzie dawcą, kiedy dowiedzieliście się, że to jest możliwe? Tak, nie było żadnych wątpliwości. Dowiedzieliśmy się, że mąż może być dawcą. Ja niestety nie mogłam im być, ale mąż bez żadnego zawahania powiedział, że tak, ja chcę być dawcą i chcę dać po raz kolejny życie Marcelince. Jak dzisiaj wygląda wasze życie na co dzień? Nasze życie wygląda całkowicie normalnie. My jeździmy na rowerzach, jeździmy na rolkach, jeździmy na hulajnogach, jeździmy na pod namiot. Chodzimy po górach, pływamy w jeziorze. My robimy wszystko, co każda normalna rodzina. Jedyne, co nas od innych wyróżnia, to to, że musimy pamiętać o lekach, które Marcelinka musi brać do końca życia rano i wieczorem. Jeździcie też na takie okresowe badania i ostatnio, kiedy one były wykonywane, jakie są wyniki? Tak, jeździmy na okresowe badania. Ostatnie badania były wczoraj i te badania wyszły nam bardzo dobrze, dlatego mogliśmy się tutaj stawić i pobiec dla transplantologii. A gdyby pani miała zaapelować do ludzi, żeby faktycznie zgadzali się, dawali zgody na oddawanie organów, co by pani powiedziała, tak od serducha, jako mama dziecka, które jest po przeszczepieniu? Rozmawiajmy o tym, rozmawiajmy o transplantologii, niech to nie będzie temat tabu, bo każde tak i każda zgoda na oddanie narządów to jest życie innego człowieka. Nie ma na co czekać, bo naprawdę są osoby, które czekają na serce, na wątrobę, na nerkę. Serce można zastąpić ECMO. Z nerką możemy też sobie poradzić, bo mamy dializy. Niestety wątroby nie możemy od nikogo wziąć. Wątroba, jeśli już jest marska i nie pracuje tak jak trzeba, to niestety my nie możemy jej zastąpić niczym. Musi być tylko inna wątroba. Jeśli nie ma dawcy rodzinnego, który no zdarza się, że niestety nie ma tego narządu, to niestety dzieci umierają. My mieliśmy zdrowe dzieci, byliśmy przekonani, że mamy zdrowe dzieci, a niestety okazało się inaczej. Trzeba działać. A twoim zdaniem warto jest pomagać? Ja mam wątróbkę od taty. Warto pomagać.